No akurat trafiłoby w takiego, że... Bajka! No, taką plakę. Wow, ile metrów ma to flaga? Super. Mikołaj, widać koniec już. Kamila, ale jedna ci się zgubiła. Wiecie, ile metrów ma ta flaga? 100 metrów, tak? Na niepodległość praktycznie. A gdzie twoja broń? Broń kobieta. Odebrałem jej, żeby sobie krzywdy nie zrobiła. A co, topór nosisz? Czy... Zbieram się do ciebie. Nóż. Wiadro. Panie generale, dowódca uroczystości, major Fanfara meluje pod oddziały do uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości flagę państwową podnieść! Wojska Polskiego. Szanowni Państwo, niepodległość i suwerenność to wartości fundamentalne. Polacy przekonali się o tym wielokrotnie, z bronią w ręku walcząc o swoją ojczyznę. Cena za jej utrzymanie bądź odzyskanie była krew przelana na polach bitew. Pośród wszystkich tych chlubnych momentów naszej historii szczególne miejsce zajmuje dzień 11 listopada 1918 roku. Data wyznaczająca początek odrodzonego po rozbiorach państwa. Dziś, jak co roku, wspominamy wszystkich, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Od szeregowych żołnierzy regionów polskich, czy polskiej organizacji wojskowej, po liderów politycznych. Dzięki doświadczeniom historycznym, takim jak rozbiory i tragedia II wojny światowej, doskonale rozumiemy, jak ważna jest wolność i znamy jej cenę. Dlatego przez ostatnie lata, sprawując Urząd Ministra Obrony Narodowej, dołożyłem wszelkich starań, aby wzmacniać bezpieczeństwo Polski i jej obywateli. Wojsko Polskie jest modernizowane, a dzięki ustawie o obronie ojczyzny zachęciliśmy dziesiątki tysięcy Polaków do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
Rosną również szeregi wojsk obrony terytorialnej. Wszyscy, którzy decydują się na założenie munduru, spełniają swój obowiązek wobec niepodległej i jej ojców. Dzisiaj oddajemy cześć bohaterom. Otrzymaliśmy od nich bezcenny dar, jakim jest niepodległość. Są dla nas przykładem zaangażowania i troski ojczyzny. Ich dziedzictwo jest dla naszych żołnierzy inspiracją w codziennej służbie, a dla nas wszystkich niezaprzeczalnym dowodem na siłę polskiego ducha. Świętujmy i cieszmy się Polską, którą mamy dzięki nim. Z wyrazami szacunku Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej. Apel pamięci! Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy Olsztyna, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do niepodległościowego apelu pamięci w Olsztynie, aby czcić wszystkich rodaków, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu 11 listopada 1918 roku odrodziła się wolna Polska. Dzisiaj, 105. rocznicę odzyskania niepodległości, my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy dokonań naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i jej obrońców. Wspominamy również żołnierzy z pól bitewnych wszystkich frontów II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego i powojennego podziemia niepodległościowego oraz działaczy opozycji demokratycznej. Wzywam wszystkich rodaków, którzy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar – swoje życie, a ich mogiły rozsiane po całej Polsce i świecie są świadectwem dziedzictwa polskiej tradycji niepodległościowej oraz naszej pamięci i tożsamości. Stańcie do apelu! Dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Rzeczypospolitą Polską niepodległości, salwa honorowa! Salwo! Padło! Salwo! Padło! Salwo! Szanowni Państwo, proszę o złożenie wieńców, wiązanek i zniczy pod pomnikiem wolności ojczyzny. Thank you.
Thank you.